Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. Na granicy było spokojnie. Spokojnie na tyle, na ile mogło być w miejscu, w którym stykały się dwa światy. Po jednej stronie znajdowała się Czechosłowacja. Po drugiej Austria. Granica była ściśle strzeżona i kiedy do budki pograniczników podjeżdżały kolejne samochody, ich kierowcy musieli liczyć się z drobiazgową kontrolą zarówno dokumentów, jak i samego pojazdu. Zdarzały się jednak wyjątki. Był rok 1987. Przy barierze zatrzymała się Mazda. Za kierownicą siedział mężczyzna. Jechał prosto z Bratysławy i wyróżniał się ciemnym odcieniem skóry. Również jego samochód rzucał się w oczy. Mazda miała tablicę korpusu dyplomatycznego. Mężczyzna przekraczał tę granicę wiele razy, więc bez obawy pokazał paszport. Pogranicznicy, okazując służbową powagę, sprawdzili dokumenty i bez zwłoki przepuścili Mazdę do świata wolności i demokracji. Nie zdawali sobie sprawy, że w bagażniku pojazdu, w miejscu, w którym powinno znajdować się koło zapasowe, leżała skulona kobieta. Niecałe dwie godziny później Mazda z Bratysławy wjechała do Wiednia. Mężczyzna zaparkował samochód i pomógł kobiecie wyjść z bagażnika. Następnie oboje taksówką pojechali do znanego w mieście budynku, do ambasady Stanów Zjednoczonych. Chcieli wejść do środka. Mimo że nikt się ich nie spodziewał oraz nie posiadali stosownych dokumentów, strażnicy otworzyli im drzwi. Dla kubańskiego szpiega warto zrobić wyjątek. Gdy w 1959 roku Fidel Castro zostaje premierem Kuby, a kontrolę nad wyspą przejmują kierowani przez niego rewolucjoniści, w Moskwie rządzi już Nikita Chruszczow. Pierwszy sekretarz KC KPZR nie obawia się konfrontacji z Zachodem i aktywnie wspiera sympatyków socjalizmu i komunizmu na całym świecie. Niedawno zakończyła się wojna w Korei, a w Waszyngtonie John Fitzgerald Kennedy zostaje gospodarzem Białego Domu. Niemal każdy kolejny rok przynosi wydarzenia, które podnoszą temperaturę w świecie polityki. W 1961 roku powstaje Mur Berliński, a rok później dochodzi do tak zwanego kryzysu kubańskiego, podczas którego świat staje na krawędzi wojny między USA a Związkiem Radzieckim. Dla Stanów Zjednoczonych staje się jasne, że Kuba stanowi klucz do kontrolowania sytuacji w obu Amerykach. To tutaj koncentrowała się uwaga Moskwy, która starała się zwiększać swoje wpływy w regionie. Gdy kolejne próby fizycznego usunięcia Fidela Castro kończyły się porażką, CIA zaczęła dostosowywać się do nowej sytuacji. CIA, Centralna Agencja Wywiadowcza, powstała w 1947 roku za rządów prezydenta Harry'ego Trumana na gruzach Biura Służb Strategicznych. Agenci CIA dostali szerokie uprawnienia. Dysponowali niemałym budżetem, mogli przeprowadzać tajne akcje poza granicami swojej ojczyzny i z tej możliwości wielokrotnie korzystali. Agencja dostarczała broni przeciwnikom ruchów socjalistycznych. Wspierała każdego, kto spełniał prostą zasadę: wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.
Naturalnie kluczowe w pracy CIA, jak w przypadku każdej agencji wywiadu, było zdobywanie informacji, a do tego niezbędni byli doświadczeni agenci lub po prostu szpiedzy. Jednym z nich był człowiek, którego później Kubańczycy określili mianem El Alpinista. Do dzisiaj jego prawdziwe nazwisko nie jest znane. Wiemy za to, że w świecie szpiegów lat 60. miał status niemal legendarny. Pierwsze szlify zdobywał w Związku Radzieckim i szybko dał się poznać jako człowiek, który zna się na swojej pracy. Opanował język rosyjski do tego stopnia, że z powodzeniem mógł udawać rodowitego Rosjanina. Bezpośrednia rywalka CIA, a więc okryta złą sławą KGB, uznała, że alpinista jest uosobieniem wszelkich cnót i umiejętności szpiegowskich. Dlatego wielu radzieckich szpiegów szkolono, biorąc za przykład właśnie owego Amerykanina. Alpinista szybko wspinał się po szczeblach szpiegowskiej kariery, a jego umiejętności oraz doświadczenie zauważył Waszyngton. Agenta postanowiono wykorzystać tam, gdzie w latach 60. działo się bardzo dużo – na Kubie. Z wyspy można było mieć baczenie na całą Amerykę Łacińską, którą Stany Zjednoczone chciały mieć pod swoją kontrolą, szachując ruchy Moskwy. Alpinista został więc szefem zespołu CIA w Hawanie. Na miejscu zorientował się, że placówka, którą objął, nie działa i wymaga radykalnej reformy. Wziął się do pracy i dzięki swojej wiedzy, w zasadzie od podstaw, zbudował na Kubie szeroką siatkę szpiegowską. Zadanie zostało wykonane. Waszyngton zyskał w Hawanie tak cenne uszy i oczy, a alpinista stał się jedną z najjaśniejszych gwiazd CIA. W 1987 roku w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Wiedniu niespodziewanie pojawił się Kubańczyk. Był to major Florentino Aspiaga, oficjalnie jeden z pracowników ambasady Kuby w Czechosłowacji, a de facto wysoko postawiony agent kubańskiego wywiadu, który zarządzał siatką kubańskich szpiegów w Europie Środkowo-Wschodniej. Aspiaga zadeklarował zamiar przejścia na stronę swojego dotychczasowego wroga. Prosił o azyl. W zamian dostarczył listę kubańskich szpiegów rozsianych po całym świecie. Był to cenny prezent, ale jak przekonali się później Amerykanie, nie najcenniejszy. Major Aspiaga oświadczył, że ma informacje, które chce przekazać osobiście agentowi, którego znał jako El Alpinista. Już samo to, że wiedział o jego istnieniu, czyniło go bardzo wiarygodnym źródłem. Aspiagę przewieziono do Niemiec, a alpinista został wysłany do Europy na zagadkowe spotkanie z kubańskim szpiegiem. Już po wstępnych rozmowach z majorem, alpinista zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z ważną figurą. Ku jego zaskoczeniu, Kubańczyk doskonale orientował się w siatce amerykańskich szpiegów na Kubie. Jednym z nich był pracownik biura Fidela Castro, który dzięki bezpośredniemu dostępowi do tajnych dokumentów wykonywał ich fotokopie, które potem przekazywał Amerykanom. Innym szpiegiem był wysokiej rangi kubański oficer wojskowy. Dzięki jego informacjom CIA miała wgląd w szczegóły funkcjonowania kubańskiej armii. Niemniej ważną postacią był inny kubański oficer, pracujący w centrali kubańskiego wywiadu. Ten przekazywał istotne informacje o kontaktach między Kubą a Związkiem Radzieckim. Lista szpiegów pracujących dla USA dotyczyła 38 osób. A Aspiaga nie tylko wiedział o każdej z nich, ale co gorsza, ujawnił ich prawdziwą rolę. Okazało się, że byli to podwójni szpiedzy, którzy de facto pracowali na rzecz Kuby. Dla alpinisty, cudownego dziecka amerykańskiego wywiadu, który zbudował swoją karierę m.in. na niezwykle skutecznej, jak się wszystkim wydawało, pracy na Kubie, był to szok. Zdał sobie sprawę, że jego wieloletnie sukcesy i domniemana dominacja CIA na Kubie były mirażem. Nie tylko nie kontrolował sytuacji, co sam był kontrolowany. Od samego początku. Przez blisko 20 lat. Major Florentino Aspiaga został zaakceptowany przez CIA jako kubański dezerter i cenne źródło informacji.
Wbrew zwyczajowi, agent, który zmienił strony, nie był przedstawiony oficjalnie Amerykanom, a prasa nie miała do niego dostępu. Aspiaga był szczegółowo przesłuchiwany przez odpowiednie służby, którym opowiedział ze szczegółami o wystawnym życiu Fidela Castro oraz o sytuacji kubańskiego społeczeństwa. Były to ważne informacje, lecz bledły w obliczu wcześniejszych rewelacji uciekiniera. Kiedy wydawało się, że amerykański wywiad opanował już największą porażkę w swojej historii i że gorzej być nie może, Fidel Castro pokazał, że owszem, może. Krótko po tym, gdy kubańskie władze zorientowały się, że ich kluczowy agent uciekł, w państwowej telewizji wyemitowano jeden z najbardziej niecodziennych seriali w historii światowych mediów. Był to rodzaj serialu dokumentalnego. Wypowiadali się w nim specjaliści i agenci kubańscy, a najważniejszymi bohaterami tej przedziwnej produkcji byli Amerykanie, pracownicy CIA z Hawany. Okazało się, że od kilkunastu lat, niemal każdego dnia, kubańskie służby towarzyszyły amerykańskim agentom z kamerą, oczywiście bez wiedzy tych ostatnich. Na ekranie można było zobaczyć, gdzie agenci chodzą, z kim się spotykają oraz jak wymieniają tajne informacje. Zaprezentowane zostały szczegóły ich pracy, włącznie z używanym sprzętem. Co więcej, w filmie można usłyszeć rozmowy Amerykanów nagrane przez śledzącą ich ekipę szpiegowską. Serial ma 11 odcinków, a każdy kończy się odpowiednio dobraną muzyką, klimatem przypominającą ówczesne filmy z Bondem, Jamesem Bondem. Nie była to jedyna dużej wagi porażka CIA w historii tej agencji, lecz z pewnością jedna z najbardziej bolesnych i najbardziej upokarzających. Opisał ją w swojej książce Talking to Strangers – Jak rozmawiać z nieznajomymi – Malcolm Gladwell, amerykański dziennikarz i pisarz. Również później Kubańczycy pokazali, że należy się z nimi liczyć. W Miami aresztowano grupę kubańskich agentów nazwanych przez prasę Kubańską Piątką. Ich zadaniem była kontrola społeczności Kubańczyków żyjących w USA, a przeciwnych Hawanie. W 2001 roku aresztowano Anne Montes, analityczkę amerykańskiego wywiadu wojskowego DEA. Szpiegowała na rzecz Kuby przez około 17 lat. Wyszła na wolność w styczniu zeszłego roku po spędzeniu dwóch dekad w więzieniu. W 2009 roku aresztowany został Walter Myers, pracownik amerykańskiego Departamentu Stanu, który przez blisko 30 lat pracował jako kubański szpieg. Skazano go na dożywocie. Do szczególnie kompromitującego dla Stanów Zjednoczonych odkrycia doszło w grudniu zeszłego roku, gdy aresztowany został Victor Manuel Roca. Był to wieloletni amerykański dyplomata oraz ambasador USA w Boliwii w latach 2000-2002. Postawiono mu zarzut szpiegowania na rzecz Kuby przez blisko 20 lat. Szczegóły jego zdrady dopiero wychodzą na jaw, ale już wiadomo, że wystawią fatalną recenzję wywiadowi i kontrwywiadowi USA. Doświadczeni pracownicy CIA mówią bez ogródek, że kubańscy agenci są znakomicie przygotowani do swojej pracy i powinni być stawiani w czołówce światowych agencji wywiadowczych. Działalność szpiegów pobudza wyobraźnię, szczególnie wtedy, gdy agenci zostaną zatrzymani i dowiadujemy się o ich istnieniu. Jednak relacje międzynarodowe rozwijane są przede wszystkim w znacznie mniej widowiskowy i sensacyjny sposób za sprawą oficjalnych wysłanników państw, dyplomatów. Ich praca wymaga mozolnego i złożonego wysiłku, a sukces lub porażka zależą od wielu szczegółów, które nie zawsze da się przewidzieć z wyprzedzeniem. Posłuchajcie. Pluma y espirales, sincronicidades, lo que veas en mí está dentro de tus bondades. Pronuncio tu nombre, casi a media voz, despacito se va abriendo desde el silencio. Agradecida de este florecimiento. La
mar licó a sus aguas, en el cielo no hay flecha. Los árboles abrazan, su rama el viento besa. La salida hacia adentro. Besar el grito de mi garganta, nadar los mares de mi agua. Aparece el diamante del carbón bajo presión. Descifrar mi mapa, decidir con mente clara los grandes resultados se dan en paso pequeño. Agradecida de este florecimiento. Flecos y lunares, mi corazón se enciende. Aprender a levantarme me cambió hasta los andares. Despertar del sueño del durmiente. Ya no hay filtro que gobierne mi libertad paciente. Agradecida de este florecimiento. Jesteśmy w Akademii Dyplomatycznej, a razem z nami jest iberystka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomatka, była ambasadorka Rzeczpospolitej na Kubie oraz w Hiszpanii, Marzena Adamczyk. Dzień dobry pani. Dzień dobry bardzo. Na Kubie była pani ambasadorką w latach 2007-2010, potem był konsulat w Barcelonie, a w latach 2016-2021 kierowała pani polską ambasadą w Madrycie i od tego czasu, jak rozumiem, jest pani już afiliowana do Warszawy i jest pani tutaj na miejscu. Tak, zdecydowanie tak. To kiedyś trzeba walizki odstawić na bok i potraktować je wyłącznie turystycznie. No, walizki walizkami, ale ja jestem ciekaw, czy nie tęskni pani za tym życiem gdzieś, gdzie w tle biało-czerwona flaga powiewała, gdzie były oficjalne rauty, spotkania, przecinanie wstąg być może? Wie pan, z jednej strony tak, dlatego że poczucie misji w każdym dyplomacie musi tkwić. No to jest jednak misja. Zresztą samo określenie misja dyplomatyczna na przedstawicielstwo jakiegoś kraju jest określeniem używanym cały czas. Natomiast z drugiej strony bardzo się wyolbrzymia tę rolę rautów. Kiedy mówi się dyplomata, przeciętny człowiek wyobraża sobie natychmiast kogoś, kto na sztywno, całkowicie z miną potężnie grobową, stoi na jakimś przyjęciu z kieliszkiem w ręce. No to jest ostatnia rzecz, którą się robi na takich przyjęciach. Ja mówię zupełnie poważnie. Po pierwsze, przyjęcia dyplomatyczne, czyli chodzi tutaj o obchodzenie świąt narodowych poszczególnych krajów, to do tego się sprowadza. To są okazje, przy których się mocno pracuje. Tam się idzie albo po to, żeby zamanifestować swoją obecność, bo kraj przyjazny, po to, żeby złapać jakiegoś dostojnego gościa danego przyjęcia, któregoś z miejscowych ministrów na przykład, z którym chcemy porozmawiać w sposób dość nieformalny, bo mamy z nim do ubicia jakiś interes, albo żeby złapać kogoś innego, no powiedzmy na przykład innego ambasadora, którego nie bardzo chcemy odwiedzać w jego siedzibie, a z którym chcemy porozmawiać. Więc to jest moment na rozwiązywanie problemów, na nawiązywanie kontaktów, na załatwianie spraw. To jest dalej praca. No niemniej ten entourage przyjęcia i żdękających kieliszków ciągle jest. Jest, jest, ale wie pan, to ma, przysięgam, najmniejsze znaczenie z możliwych, bo ludzie kojarzą, osoby niezaangażowane w ten zawód, kojarzą to z czymś w rodzaju prestiżu zmieszanego z luksusem. No przepraszam, koreczki są wszędzie dokładnie takie same. Nikt nie serwuje dobrych napojów wysokogatunkowych, dlatego że jeżeli na przyjęciu jest 500 osób, żadna ambasada nie podaje alkoholi w butelkach, tylko chodzą kelnerzy z tacą. Więc wino ma pan średniej jakości. A polskiego wina w ambasadach nie ma? Żebyśmy się mogli pochwalić polskim winem, który raczej się serwuje wtedy, kiedy już ludzie mają świadomość, jakie to jest wino.
Czyli na zasiadanych kolacjach, na przyjęciach, w których uczestniczy mniejsza liczba osób, proszę pamiętać, że nasze wina nie są tanie. Ambasada ma swój budżet. Ambasada ma swój budżet i najczęściej okrojony do granic możliwości, bo czego nam wszystkim brakuje? No to pieniędzy na taką działalność zewnętrzną, prawda? Ale wtedy owszem, mnie kiedyś w Madrycie przyszedł do głowy durny pomysł, znaczy durny, który okazał się całkiem fajny, a mianowicie zrobić pojedynek win z Riochy hiszpańskiej z winami polskimi. To poważnie. Ano, brzmi grubo absolutnie. No zdecydowanie. Oczywiście zostałam potraktowana przez przedstawicielstwo Riochy, przedstawicielstwo producentów win. Tak no trochę no, lubili mnie, więc pomyśleli sobie, och, kaprys ma kobita, wobec czego czemuż się w to nie pobawić. No to czemuż by nie. Zaprosiłam do współpracy województwo lubuskie, które miało i ma świetną panią marszałek, panią Annę Polak, która gdzieś tam pieniądze z podziemi wynalazła i przyjechało lubuskie pokazać się właśnie podczas tego pojedynku. To było bardzo profesjonalnie zorganizowane, bo takie prezentacje obcych win przedstawicielstwo Riochy w Madrycie organizuje. Więc to ale to są... brzmi jak Dawid z Goliatem. Ale oczywiście. Ale cudze chwalicie, swego nie znacie. Było to naprawdę bardzo pięknie przygotowane, bo ławy długie, tłuste, około 100 osób uczestniczących. Było niewielu ambasadorów, bo nie chciałam, żeby miejsca specjalistów, czyli sommelierów, enologów, producentów, importerów, zajęli ludzie, którzy po prostu będą tylko degustować. No to nasz biznes nie polegał na tym, żeby pokazać, ale również porządnie zareklamować. Więc siadło całe towarzystwo, przed każdym było kilka kieliszków. Zaczęliśmy już jeszcze przed wejściem do tej sali, dlatego że producenci, którzy przyjechali, wytwórcy win z Lubuskiego, najpierw zaprezentowali wina musujące, bardzo dobrej jakości. Oprócz tego, że jeszcze grał na saksofonie bardzo dobry saksofonista jazzowy i to była muzyka dla duszy, i dla ucha, i dla wszystkich możliwych pozostałych zmysłów, wino musujące wzbudziło pewne zainteresowanie. Widziałam naczelnego enologa Riochy, człowieka, który charakteryzuje się tym, że ma nieprawdopodobnie genialny nos. To jest ktoś, kto potrafi odróżnić około 600 zapachów, nazywając około 150. Niech Państwo spróbują sami zrobić taki eksperyment, zamknąć oczy. Ktoś będzie podsuwał nawet rzeczy bardzo nam na co dzień znane, ale nie mamy prawa zerknąć. I proszę próbować identyfikować te zapachy. Takie eksperymenty podczas turystyki enologicznej robi się często w winiarniach hiszpańskich, że ludzie wchodzą do pomieszczenia, w którym są na wacikach zapachy. No i odgadnij, Ziutku, cóż to jest. No i Ziutek się schyla i mówi, przecież ja to znam. Przecież to jest zapach, no ale co to jest? Później się okazuje, że to na przykład truskawka. No nie, no truskawka jest chyba charakterystyczna. W momencie, kiedy pan ją widzi. Aha. No dobrze. Idziemy kupić koszyk truskawek, wobec czego zapach się rozlewa po całym powietrzu. Chłoniemy oczami i chłoniemy nosem. Natomiast wyabstrahowany zapach truskawki jest czymś, czego wcale nie musimy zidentyfikować. I takich zapachów jest całe multum. Oczywiście ten pan, jak obserwowałam kątem oka, nie chcąc być za bardzo obcesową, i widziałam, jak on to wino wącha pod różnymi kątami, nos wsadza w kieliszek. I widziałam zdziwienie, ale zdziwienie pozytywne. Myślę sobie, dobra nasza. Później już w sali były degustowane wina białe z Riochy i z Lubuskiego, przy czym u nas Riocha jest znana jako producent win czerwonych. Natomiast znakomitą większość medali na konkursach międzynarodowych Riocha ma za wina białe. A tego nie wiedziałem. A no właśnie, bo mało kto to wie, prawda? U nas Riocha kojarzy się z winami czerwonymi i koniec. I oczywiście zrobiliśmy rzecz, która naprawdę była czymś w rodzaju podskakiwania Dawida naprzeciwko Goliata. Ale rozumiem, że tutaj nie było blefu, to znaczy pani wiedziała, co pani prezentuje. Tak. Że jest szansa na to, żeby tam zachwycić tych ludzi. Przyjeżdżali producenci, którzy opowiadali o tych winach. Wygłaszali krótkie mowy na temat tego, gdzie
uprawiane, jakie warunki glebowe, jakie warunki klimatyczne, jaka odmiana, co z tego wychodzi, ile czasu leżakowane, w jakich beczkach, prawda? To jest wszystko dla winiarzy bardzo istotne. I wreszcie pokazaliśmy właśnie to, co miało być punktem głównym programu, było według wielu jawną bezczelnością. Wino czerwone. Polskie wino czerwone, które zaprezentowała właśnie autorka, bo została wywołana przez owego enologa i sommeliera Riochy, bo próbując i wstał zarumieniony bardzo mocno z wrażenia, ale co, jakim prawem to wino ma zapach wyłącznie konfitur owocowych, z owoców leśnych? Dlaczego ono, będąc winem dojrzałym, mocno starym, nie pachnie siodłem, asfaltem, skórą zniszczoną? No jakim prawem? I w ogóle kto to stworzył? I w ogóle co to jest za drewno? Bo to nie jest ani dąb amerykański, ani dąb francuski. No co to jest? Więc została wywołana autorka i jednocześnie właścicielka winnicy, drobna, smukła blondynka z takimi mocnymi stonogami na oczach, bo rzęsiasta dziewczyna była tak, że zazdrość moją wzbudziła niepomierną, wyszła i powiedziała zdecydowanym głosem, to ja jestem autorką tego wina, a jeżeli chodzi o dąb, no nie brałam ani francuskiego, ani amerykańskiego, bo uważałam, że najlepszy będzie nasz, wobec tego poprosiłam, żeby mi zrobiono beczki z dębu polskiego. To była wisienka na torcie, autentyczna wisienka na torcie. Zwykle takie prezentacje trwają około 1,5 godziny. Nasz pojedynek trwał do północy, od godziny 19 do północy. Bo jeszcze trzeba dodać, że każda ze stron była zobowiązana wyposażyć swoje wina w odpowiednie do tego pierdółki jedzeniowe. Lubuskie przywiozło genialnego kucharza, który się z tym pięknie sprawił. Naprzeciwko mnie siedział ambasador belgijski, spróbował kilku serów. Spojrzał na mnie. Znowu rzucenie rękawicy. Tak, spojrzał na mnie trochę na zasadzie, gdyby wzrok mógł zabijać, to ja bym ty już dawno tam padła trupem. Gdzie te sery można kupić? Powiedział, jedź sobie do Lubuskiego. Później były pasztety, była dziczyzna, która była oczywiście zrobiona rewelacyjnie. To były maleńkie porcyjki, ale świadczyły tak doskonale o tym, co mamy do zaoferowania. To było tylko lubuskie, ale to się oczywiście przeniosło na całą Polskę. No i poszła fama, że w Polsce się robi dobre wina. Zresztą my mamy naprawdę dobre wina. A to jest prawda. Pan, to, że mamy już turystykę enologiczną. Tylko żeby ceny trochę niższe były. No ja wiem, że to się ale nie da, no bo za mało tego nie wina da się, jest, to są za małe ilości produkowane, żebyśmy byli w stanie ceny obniżyć. Ale na takich zasiadanych kolacjach w ambasadzie były wina polskie, bo przecież, no dlaczego mamy reklamować Riochę? Niech ona to sama robi. Ten wizerunek kraju, wie pan, wizerunek jest czymś, co bardzo łatwo zrujnować. Bardzo trudno się buduje. Tak z opinią osobistą też, prawda? Znaczy budowanie dobrej opinii, wiarygodności trwa lata, w ciągu jednego wieczoru może wszystko ulegnąć w gruzę. W ciągu 5 sekund, kiedy coś człowiek chlapnie ozorem bez sensu na prawo i lewo, i to poleci w świat, prawda? Natomiast jeżeli się zaczyna budować dobry wizerunek, to są rzeczy, które się robi latami, stopniowo, z ogromną pracą w to włożoną. To ja już nie mówię o kwestiach finansowych, bo kwestie finansowe oczywiście są. Budowanie za granicą dobrego wizerunku kosztuje bardzo dużo. Ale jeżeli to jest robione, wie pan, sporą reklamę robią nam nasi specjaliści. A nawet ludzie, zwykli emigranci, którzy gdzieś się zasadzają i zaczynają ciężko i uczciwie pracować. Część z nich przynajmniej, panie ambasador. Tak, część z nich oczywiście. Nie, ja nie robię z nas aniołów. No Boże kochany, z różnymi przedstawicielami naszej nacji miałam do czynienia, ale dominuje na przykład w przedsiębiorstwach hiszpańskich, z którymi miałam kontakt, dominuje wizerunek Polaka uczciwie pracującego. Ciężko pracującego, tak, prawda? To chyba się powtarza w różnych ciężko, krajach. Ciężko, uczciwie, bez szemrania. To jest bardzo pozytywne. Oczywiście brakuje nam w bardzo wielu krajach ludzi, którzy... Nasza emigracja jest młoda. Nasza emigracja jest młoda, bo przecież mamy głównie tę emigrację. Oczywiście ja nie mówię o tej emigracji arystokratycznej, którą mamy na przykład też w Madrycie.
Mówię o Hiszpanii, no bo to ostatnie doświadczenie, więc kraj, który znam dobrze i praca, którą znam też, mam wrażenie, całkiem nieźle. Ale nasi emigranci to są ludzie, którzy wyjechali z Polski głównie w latach 80., na początku lat 90., więc oni jeszcze nie są emigracją wielopokoleniową. Już są przedsiębiorcy, już są ludzie, którzy mają swoje własne przedsiębiorstwa, ludzie, którzy zaczynają na trochę wyższej skali już śpiewać, prawda? Bo mają za sobą określone dokonania. Ale jednocześnie brakuje nam takich grup nacisku, dużych grup, które mogłyby się zająć lobbingiem na rzecz kraju. Tego nam zdecydowanie brakuje. No ale wszystko po kolei. Jest w Hiszpanii trochę telewizji, trochę kanałów telewizyjnych. W tych kanałach telewizyjnych są różne programy, a jednym z nich jest talk show La Resistencia? Resistencja, tak, chociaż też nie wszyscy. Program satyryczny, mówiąc krótko, on jest emitowany cztery razy w tygodniu, prowadzącym jest David Broncano. Broncano, tak ceniony, znany w Hiszpanii komik. I 5 lat temu, konkretnie w listopadzie 2018 roku, gościem tegoż programu była pani, to znaczy ambasadorka Polski Marzena Adamczyk. Jak do tej pory jedyna dyplomatka. Na YouTubie, jak sprawdziłem, dzisiaj rano blisko 3 200 000 wyświetleń tego odcinka, ponad 4600 komentarzy. No jednym słowem, odcinek przebój. To w telewizji pojawia się najwyższa przedstawicielka danego kraju w Hiszpanii. Nie tylko mówi po ludzku, ale jeszcze mówi po ludzku po hiszpańsku. I jeszcze dodatkowo ma jeszcze poczucie humoru. O Jezu, niech pan mi tak pokazi. Się... Bardzo, bardzo mi miło. Jeszcze nie skończyłem, ale na razie krótkie pytanie. Skąd pani się tam wzięła w ogóle? Wie pan, o najważniejszych decyzjach bardzo często decyduje przypadek, prawda? No w końcu bardzo często przypadkiem ktoś wybiera zawód. Ja nie, ale dobrze, proszę mówić. Tak, no ale to jest bardzo częste. Jeżeli nie kończy pan studiów takich bardzo mocno przygotowujących do określonego zawodu typu medycyna czy architektura, kończy pan studia humanistyczne. No ktoś, kto kończy politologię, może zostać nauczycielem w szkole, może zostać dyplomatą, może zostać pracownikiem jakichś wydawnictw, może zostać komentatorem telewizyjnym, prasowym i tak dalej, i tak dalej. Jest całe spektrum zawodów, które szczególnie po studiach humanistycznych można złapać. Natomiast bardzo często jest tak, że o ostatecznym wyborze zawodu decyduje konkretny dzień, moment, przypadek, coś się stało. No tutaj było to połączenie przypadku całkowitego i świadomej działalności, dlatego że myśmy bardzo chcieli dotrzeć do ludzi młodych. Dotarcie do ludzi młodych dla ambasady to jest naprawdę droga przez mękę. No bo co? Ambasador jedzie na jakiś uniwersytet i wygłasza wykład. No to brzmi od razu już średnio. Jeszcze o Mickiewiczu pewnie, albo kimś takim. Najchętniej o Mickiewiczu. Nie, to w życiu bym tego nie zrobiła, bo trzeba wykładać o czymś, co publiczność może chociażby pobieżnie znać, prawda? Ale wykład się kończy, studenci się rozchodzą i na tym oczywiście jest uścisk ręki rektora, wszyscy rozjeżdżamy się i wszyscy jesteśmy przekonani, że świetnie zrobiliśmy robotę, z której nic nie wynika. Natomiast chodziło o to, żeby dotrzeć do ludzi młodych, którzy w życiu nie będą się przyglądali temu, co robi jakaś ambasada. Myśmy szukali takich dróg, ale zupełnie przypadkiem nawinął się ktoś, kto pracował dla Davida Broncano w rezystencji. Muszę spolszczyć tę nazwę, bo nie będę szeleściła, mikrofon tego może nie znieść. A ja nie bardzo wiedziałam, w co się ładuje. Wiedziałam, że jest to program dla młodych, że jest to wywiad, no i że pewnie się uda. Nie miałam czasu, zrzucałam ich na jeden termin, drugi, trzeci, dziesiąty. W końcu współpracująca ze mną pani skądinąd, którą uwielbiam, zajmująca się wtedy sprawami dyplomacji publicznej, powiedziała, no nie, szefowo, już wreszcie trzeba iść, no bo nie można tak. Dobrze, zgodziłam się, poszłam. Oczywiście, gdybym była wiedziała, w co się ładuje, nie wiem, czy bym się zdecydowała, przysięgam. Ale przecież to był sukces. No tak, a ja wiedziałam przedtem, że to będzie sukces. No, to prawda. Gdybym nie miała gwarancję, to tak. Ale natomiast podejmowała pani też ryzyko, no bo tutaj finalnie doszło do pewnego szpagatu. To znaczy z jednej strony była pani człowiekiem, osobą, która powodowała, że i fajnie rozmowa się toczyła i publiczność świetnie reagowała, łącznie z prowadzącym. No i potem te komentarze, szał w ogóle, no hit.
Ale z drugiej strony była pani w tych butach dyplomatycznych, to znaczy była pani reprezentantką Rzeczpospolitej Polskiej. Miałam na nogach potwornie niewygodne buty, ale to już zupełnie co innego. No ale niemniej ten szpagat czy był... Czy sugeruje pan, że dyplomacja jest niewygodnym zawodem? Będę nie, protestować. Ja sugeruję tylko to, albo wydaje mi się, że to był szpagat trudny, ale on został wykonany, to znaczy połączyła pani dwie role. Tak, ale ja mogłam tam się równo skompromitować. No mogłam. No to było ryzyko, to prawda. To było ryzyko, którego być może nie powinnam była podejmować. No ale z drugiej strony, jak inaczej dotrzeć do młodzieży, prawda? Bez tego zdecydowałam się, wlazłam. To znaczy, jednej rzeczy nie wiedziałam. Że to jest na żywca i że tam się niczego nie ucina, nie wycina. I nagrywane wobec publiczności siedzącej w teatrze. Konwencja talk show jest prowadzący, jakieś biurko, kanapa, oklaski, wchodzi gość, dzień dobry tak, i rozmowa ale, i 20 minut później jest finał. Jest małe ale. To znaczy zwykle jest tak, że zanim gość wejdzie, to prowadzący trochę nastawia publiczność krytycznie wobec tego gościa. Bo on jest satyrykiem. No, bo on jest satyrykiem, więc on chce zderzenia publiczności, która będzie szukała dziury w całym, z biednym gościem, który będzie się musiał przed tym bronić. Ja na szczęście, kiedy on się zaczął próbować nabijać, prawda, a to dyplomaci, ha, 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 a może dyplomat, a może ambasadorka Polski, ha, 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 prawda? Ja stałam w korytarzyku i stwierdziłam, że ja włażę, ja mu nie więcej nie pozwolę na tego typu numer. Usłyszałam tylko, jak przez te słuchaweczki, mini słuchaweczki, które mają w uszach, jeden z chłopaków, którzy stali obok mnie, nadaje właśnie do prowadzącego, nie zacytuję dosłownie, bo było brzydkie słowo. Ona włazi! Ale wie pani co, to jest niesamowite, co pani mówi, bo to są te kulisy całego zdarzenia. Ja polecam wszystkim obejrzeć sobie program La Resistencia. Pięknie to. Udało mi się. 2018 rok listopad, tak. Odcinek z panią ambasador. Bo wydaje mi się, jak oglądałem ten program, że pani przejęła kontrolę nad tym programem. No przecież o to mi chodziło. Ale to jest duże wyzwanie dla osoby, która przychodzi jako gość, gdzie jest prowadzący, który na dzień dobry ma kilka możliwości dodatkowych w ręku i ma wszystko, no, kontroluje wszystkim właściwie. Tak, ale on jest mnie dość... wcześniej nie widział. Jakie ma pan wyobrażenie o ambasadorze? Ale on nie sprawdził naprawdę pani zupełnie wcześniej? No to znaczy, on słyszał, że ja jestem fajna baba. To jest to, co on usłyszał. Natomiast on mnie wcześniej przez sekundę nie widział. Na tym polega dowcip, że prowadzący i gość, no chyba, że jest to jakaś gwiazda filmowa, prawda? Nie znają się przed rozpoczęciem programu. To piętrzy trudności, jednocześnie stawia gościa w kretyńskiej sytuacji, bo nie zna pan prowadzącego, nie wie pan, co on ma pod pachą schowane, prawda, żeby pana zaskoczyć i żeby pana postawić w sytuacji kłopotliwej. No więc... po to, żeby się ludzie śmiali, chcieli oglądać, tak, i żeby było ciekawe. Tak, tak, więc pytanie za 5 groszy. Jak pan sobie wyobraża przeciętnego ambasadora? Załóżmy, ambasador, nie wiem, no Wietnamu w Polsce. Czyli człowiek, który polskie realia zna średnio, daje tu Wietnam zupełnie bez sensu, ale to jest pierwsze jakieś tam skojarzenie, które mi przyszło do głowy. Można podstawić każdy inny kraj. Człowiek, który realia polskie zna, no bo obczytał się przed przyjazdem, zna historię, prawda? Ale już co ludzie jedzą na śniadanie? Niekoniecznie, prawda? Jak do siebie mówią na dzień dobry, jak się witają, jaki mają sposób traktowania nieznajomych. Taka codzienność jest zamknięta dla ambasadora przeciętnego zawsze. To jest miękka wiedza, którą się uzyskuje na innej zupełnie drodze niż czytając książki. Otóż to, bo pan nagle ląduje w rzeczywistości, której pan kompletnie nie zna i którą pan chce jakoś tam rozgryźć, ale wyłącznie teoretycznie. Bo jakie ma ambasador nieznający języka dobrze możliwości wyjścia gdzieś na jakieś targowisko i ustawienia się w rzędzie osób stojących w kolejce do stoiska, gdzie są dobre owoce, prawda? Żadne, bo za niego to robi najczęściej personel ambasady. Natomiast... Rozumiem, takie... że to pani też od swoim doświadczeniu mówi, to, ale że to pani tak robiła. Naturalnie. Ja jeździłam metrem, tak jak tutaj też po Warszawie jeżdżę środkami komunikacji publicznej, trochę ze względów ekologicznych, a trochę dlatego, że przepraszam, no... Stanie w korkach w samochodzie średnio mnie bawi. No ale samochód z kierowcą, jakoś no i co? Lepiej wyposażony, nie wiem. Ale no, przepraszam, samochód z kierowcą to mnie wozi na oficjalne spotkania. Natomiast jeżeli ja łapię 5 minut wolnego zupełnie czasu, kiedy mogę się zająć tym, co lubię,
to ja zakładam wygodne buty i tłukę kilometry, oglądając wszystko po drodze, zaglądając ludziom w okna, łażąc po dzielnicach, gdzie się normalnie ambasadorów nie spotyka. To mi się ucięło po tym programie. Wie pan, bo właśnie takiego ambasadora, który siedzi w klatce, wyobrażał sobie najprawdopodobniej Brontano, który w życiu nie miał kontaktu z dyplomatami. A to jeszcze dodajmy, że to jest człowiek rocznik 84, 5 jakoś, tak, coś takiego. Tak, bardzo młody człowiek. Więc on zakładał, że on będzie się ze mnie równo nabijał, a ja będę otwierała oczęta, nie rozumiała zupełnie, o co chodzi. No i tak sobie pogadamy i będzie klawo. Natomiast dla mnie sposobem było zaskoczenie, przejęcie kontroli i w ten sposób ustawienie się na równym poziomie. Jesteśmy równi, pogadajmy jak równy z równym. Moim zdaniem tam nie było równo. Pani kontrolowała w 100% co tam się działo. Ja patrzyłem na mimikę tego człowieka. To jest doświadczone przecież, no, osoba, tak, pracująca w telewizji. Ale on też zrobił z tego swój atut. Zaczął odgrywać rolę takiego chłopaczka, który, prawda... Troszkę tak, no, to prawda. Ale on został wrzucony w tę rolę, on jej nie wybrał. To jest prawda. Proszę powiedzieć, ja próbowałem tej rozmowy kilka razy oglądać, czy próbowałem, obejrzałem je, ale przy pomocy tylko i wyłącznie tłumaczenia automatycznego, który wiemy jest taki, no, nie do końca... Wujek Google robi co chce. Tak. Ale wiem, że była mowa na początku przynajmniej o świniach i prosiaczkach. O co chodziło? Tu była trochę moja gierka. Stwierdziłam, że ja nie mogę pokazać się jako osoba, która wszystko perfekcyjnie umie, bo takich się nie lubi. Z tego wymienił słowo prosiaczek, prosiak. I ja powiedziałam, że ja nie rozumiem tego słowa. No jak to nie rozumiesz? No przecież nie rozumiem. No, testował panią, rozumiem, tak, na okoliczność wiedzy, tak, na temat języka hiszpańskiego. Oczywiście. Więc ja wolałam tutaj pokazać jakiś drobny defekt, bo ludzi z defektami się lubi. Ale rozumiem, że to było tylko gra. Pani wiedziała. Naturalnie. No dziecko kochane, no jeżeli ja tym językiem się zajmuję, już nie powiem ile lat, bo będzie wstyd, bo od razu mi peseloza wyjdzie, no jakżeż może być inaczej. Coraz bardziej jestem pod wrażeniem, do jakiego stopnia pani kontrolowała te rozmowy. Proszę mówić dalej. No dobrze, co z tym prosiaczkiem? No i po prostu on mi musiał wyjaśnić. I na tym się skończyło. Przeszliśmy do innych tematów. Oczywiście tematy wybierał on, ale reagowałam ja. No tak, i też reagowali potem internauci pod tym filmem, pod tym nagraniem, tak, tego odcinka na YouTubie. Ja czytałem, też znowu tłumacząc niestety automatycznie te komentarze, no fala zachwytów. Nie wiem, czy pani ma wytapetowany pokój tymi zachwytami, bo pani jest zna z pewnością. Nie, tego jest, nie, właśnie o to chodzi, to, że ja... Ja nie koloryzuję, tego jest naprawdę zatrzęsienie. Tam ludzie byli zachwyceni tym, jak pani wystąpiła. Nie chodziło tylko o pani osobę jako homo sapiens, przedstawiciel gatunku, ale jako osobę, która... Z jednej strony no, była przecież ambasadorką, w tej roli pani tam się pojawiła, ale jednocześnie była pani człowiekiem i to, co chyba przede wszystkim ludzi ujęło, mam wrażenie, to jest to, do jakiego stopnia znała pani język hiszpański w takiej mowie, nie używam słowa potoczne, bo to nie jest to. Normalnej, codziennej. Tak. I tutaj proszę mi powiedzieć, o co chodziło, bo to był taki sokół noweli, bym powiedział, to najważniejszy element tej rozmowy, mam wrażenie, gdzie się wszyscy śmiali. Prowadzący się śmiał, nie udając się śmiał bardzo mocno, no rechotali wszyscy na potęgę. To był ten moment, kiedy on, ten nasz prowadzący, jakoś pytał panią o relacje Polski z Hiszpanią, czy Polski z Unią Europejską i w pewnym momencie pani się tak żachnęła aktorsko trochę. Bardzo. Moja matka mnie urodziła, czy jakoś nie, tak. Nie. I to wszyscy wie pan, moja ryknęli matka... śmiechem. Nie, o bo co jest, chodzi? To jest nieładne określenie. Powiedzmy, o kurcze. Niech to szlak, niech to cholera. A co tam coś matka takie... ma w tym wszystkim? Nie, no to po prostu w tłumaczeniu hiszpańskim ja nie będę tego tłumaczyła na polski, bo się wstydzę. No. Ale jest to bardzo często używane. Potoczne do bólu. Ale to jest wulgarne? Nie, to nie jest wulgarne. Nie, pan, to tak jest z pogranicza. No, pewno przyzwoita dama w moim wieku nie powinna tego użyć, no. Ale że się za damę nie uważam, ale więc... Ale o cholera to jest mocniejsze? No dużo mocniejsze. Zresztą, wie pan, w każdym języku przekleństwa są odpowiedzią na tabu. Tak. Oczywiście, inaczej no, nie byłyby przekleństwami. Nie byłyby przekleństwami. Mamy inne tabu, my i Hiszpanie. Wobec czego nie będę się rozwodziła specjalnie. W każdym razie to określenie nie pasowało absolutnie do osoby stojącej na scenie albo siedzącej na scenie i wygłaszającej, brońcie Panie Boże. Podobnie nie pasowało do ambasadora, ale to było to, co do młodzieży dotarło. I oni mnie kupili właśnie taką, mówiącą czasami niechlujnie, mówiącą bardzo codziennie, potocznie, kolokwialnie, ale jednocześnie coś o czymś tam informującą.
No ale to był moment, w którym skończyła się moja wolność w Hiszpanii. Bo do tej poprzedniej mogłam się wtopić w tłum, zdecydowanie. To się skończyło, no zresztą ze dwa miesiące później, coś wedle tego, przyjechał z wizytą mój książę małżonek i pierwszego dnia powiedział, albo kupujemy ci burkę, albo nie wychodzimy z domu. Bo naprawdę to tak wyglądało. Ale to znaczy naprawdę było tak, że wychodziła pani, dajmy na to, po pomidory i był wianuszek ludzi, którzy panią rozpoznawali? Tak, młodzi ludzie, starsi ludzie. Zresztą nie zapomnę starszego pana, mocno starszego pana, tak circa about 90 wiosen był pan i podszedł do mnie na ulicy i szeptem scenicznym, ale pani tej cholerze dowaliła. No, miłe to było, bo się okazało, że spektrum oglądających jest trochę większe. Natomiast młodzi ludzie zdecydowanie to, zdjęcie proszę, zdjęcie, o matko, to ona, matko boska. Zresztą do tej pory, muszę pan powiedzieć, ja jestem zadziwiona żywotnością tego programu. To 5 lat temu było. Dlatego, że do tej pory, jak przyjeżdżają wycieczki hiszpańskie, ale nie takich powiedzmy 14-latków, bo to nie jest publiczność rezystencji, robię za misia na Krupówkach. Starczy, że przejdę krakowskim przedmieściem, to jest i patrz, to jest ona, to jest ta odbrąkana ambasadorka, już biegiem. Nawet uciekając do Warszawy nie udało się pani schronić tutaj. Nie, ale za to bardzo mi było miło, kiedy no, w święta Bożego Narodzenia po tym programie ja przyjechałam do Polski i spotkałam co najmniej 3 wycieczki młodych Hiszpanów, którzy mówili, że dzięki temu programowi przyjechali, bo nie wiedzieli, co zrobić z czasem wolnym na święta, no to się zdecydowali przyjechać do Polski. Jest genialnie, jest super. O to mi chodziło. Czyli coś tam, jakąś robotę odwaliłam. A jeszcze tam jeden taki moment był ciekawy, wydaje mi się. To znaczy, nie wiem, czy to jest formuła stała, czy nie, ale pod sam koniec do państwa, do dwójki, czyli do pani i do prowadzącego, dołączył jeszcze jeden człowiek, który był, udawał lekarza, był w kitlu, miał jakiś tutaj stetoskop. Nie, tak zwany zwyczajny pracownik w fartuchu roboczym. Aha. No i on zawsze robi puenty mniej lub bardziej surrealistyczne, mniej lub bardziej absurdalne. On panią chyba oskarżył o to, że pani nie jest tą osobą, za którą tak, się podaje. Tak, bo miała być ambasadorka Czech, prawda, a no ja właśnie. Nie jestem Czeszka, a w ogóle nie potrafił wymówić dobrze nazwiska tak, czeskiej ambasadorki. Go pani do ja go ustawiłam. Pan, no, to była zabawa, to już była czystej krwi zabawa, ja wiedziałam, że ten program jest mój. Ale to jednak rzeczywiście było wyzwanie, też ryzyko było za tym. Czy, tak. Czy pani miała świadomość już w trakcie tego programu, że stąpa jednak po cienkim lodzie? Coraz większą i to jest najgorsze. Coraz większą, to znaczy, wie pan, jedyny sposób w takiej sytuacji to jest zapomnieć o tym, że są mikrofony i że jest publiczność. Ale nie może pani tego zrobić, wiedząc, że piastuje pani takie, a nie inne stanowisko. Mogę, dlatego że tu mi pomogła moja profesja druga, a raczej pierwsza, czyli profesja nauczyciela akademickiego. Kiedy miewałam przez długie lata wykłady z historii Hiszpanii, to ja stawałam wobec ludzi, których musiałam zainteresować, nie mogłam ich uśpić, nie mogłam ich zamordować datami i bzdurami, o których i tak by zapomnieli 15 minut później, musiałam ich kupić. Znaczy, to jest przedstawienie, rozumiem, do pewnego stopnia. Każde zajęcia są formą show. I ktoś, kto ma tego świadomość, oczywiście jeżeli lubi ten zawód, bo są ludzie, którzy pracują w zawodzie nauczyciela, no powiedzmy bez specjalnego powołania. I to jest wtedy katorga. Ja ten zawód uwielbiam, ja uwielbiam uczyć, mieć kontakt z młodymi ludźmi. No tutaj w Akademii też przygotowujemy kandydatów na dyplomatów. W Akademii Dyplomatycznej jesteśmy? W Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak jest. Więc przygotowujemy ludzi do dalszej pracy w dyplomacji. I ja się nimi dzielę ze swoim doświadczeniem, bo bardzo ciężko jest pracować w oparciu wyłącznie o teorię. Trzeba mieć kontakt z kimś, kto był, kto widział, kto coś zrobił, kto ryzykował też. Ale właśnie ja to wszystko rozumiem i się zgadzam z tym, podpisuję się, ale jednocześnie wydaje mi się, że trzeba mieć wtedy w pamięci i pani miała w to w pamięci, że obowiązują panią pewne reguły ustalone z góry przez MSZ. Tak, jest pani na misji dyplomatycznej. Oczywiście. Reprezentuje pani jednak duży kraj w Europie. Tak, czyli nie. Więc to jest, jak to godzić się sobą? To się ma już zakorzenione tak bardzo w świadomości, że nawet nie trzeba o tym pamiętać. Ja tutaj mogę się wtopić w tłum i któregoś dnia na moim ukochanym bazarku pod halą Banacha, delikatnie mówiąc rozczochrana i w stroju nie dbałem, jak mówił Wiech, to nie ma znaczenia. Natomiast tam
jesteśmy w kraju przyjmującym, jakikolwiek on będzie, to nie ma znaczenia. Należymy do wąskiej grupy około 150 maksymalnie osób, bo zwykle najwięcej dyplomatów to tak 150 osób, coś koło tego. Czyli wąska grupa, która się wyróżnia nie tylko statusem, przede wszystkim bardzo często tym, że jest znana w szerokich kręgach, no bo to jest ambasador tego i tego kraju, prawda? Więc tę świadomość się ma. I dyplomata, który kończy pracę w ambasadzie o, załóżmy, 17, wraca do domu i uważa, że już nie jest dyplomatą, robi kapitalny błąd. Kraj reprezentujemy przez 24/24. To jest prawda, od której nie uciekniemy. Więcej osób nas zna, niż my myślimy. Bo nawet wynajmując jakieś mieszkanie w bloku podczas misji, nasi sąsiedzi wiedzą, kim jesteśmy. I to się roznosi dalej. O, ten dyplomata, no ten z Polski to jest super facet. Jaki on jest kulturalny, on mówi dzień dobry, ale jak on pięknie wygląda. Nawet jak jest po pracy, to jak on świetnie wygląda. Ale to mi trochę brzmi jak taka złota klatka, w której siedzą zwykle celebryci. To znaczy, że ciągle muszą mieć baczenie, co się dzieje z nimi, bo cały czas może ktoś obserwować, co oni robią, tak, zrobić zdjęcie, tak, film, skomentować, tak, puścić to dalej i potem się może ta cała reputacja, którą się budowało z takim wysiłkiem, może... No ale chciałbym tam zobaczyć dyplomatę pijanego w sztok. To jest wizerunek, który jest nam zakazany. Podobnie jak wizerunek niechlujny, wizerunek całkowitego zaniedbania, chamskie zachowania i tak dalej, i tak dalej. No, czy to jest złota klatka? Nie, to jest zwyczajna kultura osobista. Nazwijmy to w ten sposób. No dobrze, ale tak jak pani powiedziała, że do Halibanacha pójdzie pani tutaj nie do końca idealnie przygotowana, to tam w tym momencie, jeżeli była pani ambasadorką, szczególnie po tym programie, no po tym programie to ja już w ogóle, wie pan, to już nie miała pani tego komfortu, jak rozumiem. Oczywiście, że nie miałam komfortu. Ja miałam zero komfortu wtedy. Nie mogłam wejść do restauracji. Owszem, udawało mi się na rezystencję załatwiać mnóstwo spraw. Kiedy przyjechała nasza taka duża ciężarówka w czasie COVID-u, wypełniona płynem do dezynfekcji, to był taki dar, powiedzmy, Polski do Hiszpanii, która wtedy odbywała mocno COVID-owo, zaparkowano ją tak, jak można było w miejscu dostawy, czyli źle. Bo to był gigantyczny tir, a tam akurat miejsca na tir nie było. Podjechała policja. No pomyślałam sobie, wezmę na klatę, no przecież nie będą chłopcy gdzieś tam jeździli z tym piekielnym tirem po całym mieście, żeby zaparkować się. Potem co, jakim cudem mamy to przenosić? No więc podchodzę nieco zaniepokojona do radiowozu, z którego się już wychylały twarze i słyszę, panie ambasador, my też oglądamy rezystencję, pan się nie przejmuje. Ile pani tu chce stać z tym tirem? Ja mówię, no ile będzie trzeba, no ja przypuszczam, że jakąś godzinę. Już wszyscy będą wiedzieli, nikt pani nie będzie niepokoił. Więc to są fajne rzeczy, prawda? To są fajne rzeczy, ale no, świadczące przede wszystkim o zasięgu tego programu. Nie tylko o tym, że ja tam dobrze wystąpiłam, tylko jaki był zasięg tego programu. A wie pani o tym, że wystąpiła pani tam jeszcze raz, nie będąc, ale jednocześnie będąc w tym programie pół roku później? Czyli? No, 23 maja 2019 Matko, rok. Co ja zrobiłam? Tam się pojawił na kozetce u tego naszego prowadzącego Dawida jakiś człowiek, nie pamiętam jego nazwiska. Oni ze sobą rozmawiali jak kumple, chyba byli kumplami. I jak zrozumiałem z kontekstu, dzięki maszynowemu tłumaczeniu, oni komentowali wizytę chyba na oficjalnym przyjęciu w ambasadzie Polski, z pani udziałem oczywiście. Ach, no tak, Brontano został zaproszony i wziął drugiego swojego komika, który jest bardzo popularny. Tak mi się wydawało właśnie. No i oni oczywiście zrobili z tego program łajdusy, bo mnie o tym nie uprzedzili. Więc ja na telefonem nakrywali, pokazywali zdjęcia, takie bym powiedział, oczywiście, dosyć prywatne miejsce. Tak jak to widziałem. Tak, bo oni rozmawiali z ludźmi, oni chodzili od osoby do osoby, oni się nabijali. Tu złapali jakiegoś rabina, tam złapali jakiegoś generała, więc wie pan, oni z tego zrobili program. To było z jednej strony miłe, z drugiej strony no oczywiście ożywiło jeszcze pamięć o tym poprzednim. No i dobrze. Pod filmem było napisane po hiszpańsku, napisane przez twórców tego programu, cytuję, Marzeno, nosimy cię w naszych sercach. Tak, tak, no coś takiego. Coś pół takiego. Roku po tym programie. A w ogóle nie wiem, czy pani w ogóle... Pewnie no oni pani... bardzo, bardzo chcieli, żebym ja wróciła raz, drugi, trzeci, dziesiąty. A, aż tak. Tak, tak, ja odmawiałam. Ja odmawiałam stale, wie pan, odgrzewane kotlety i tak dalej. To już bez przesady. A jeszcze było tak, że w ramach tego programu, o którym mówimy, tego pół roku po pani wizycie, był fragment nagrany przez telefonem jednego z tych ludzi,
kiedy był chyba odtwarzany hymn Hiszpanii, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Pani stoi na takiej małym wzniesieniu, na takiej małej trybunie, powiedzmy, na baczność. Wszyscy stoją naprzeciwko pani też na baczność. Ten hymn jest grany i komentarz prowadzącego, że to wygląda tak, jakby grupa ludzi kontemplowała boginię. To bardzo, bardzo miłe, ale też z drugiej strony mam takie wrażenie, siedząc po tej stronie, powiedzmy, medialnej, że takie romanse z mediami też bywają ryzykowne. Zresztą, no, jak pani powiedziała, czasami granica może być inaczej położona u pani, a u nas jest po stronie mediów. Oczywiście. Więc wie pan, decydując się na określoną konwencję, trzeba mieć na tyle dużo siły, żeby narzucić swoją wizję. Oczywiście nie można programu zdominować do tego stopnia, żeby prowadzący zrezygnował z konwencji swojej, ale trzeba mu ją ograniczyć, tak żeby ten program wygrać. To albo się uda, albo się nie uda. To jest stara zasada. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby się udało. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, trzeba być świadomym niebezpieczeństw. Że zawsze kontakty z mediami są niebezpieczne. Więc trzeba te media łowić, nie ze wszystkimi, prawda, nie o wszystkim, i trzeba mieć świadomość, że człowiek jest wystawiony, jest na celowniku. No i tyle. Porozmawiajmy o języku hiszpańskim, ale w takim kontekście może nie lingwistycznym, tylko społecznym. To znaczy, w związku z tym, że wykonuje pani zawód osoby głęboko zanurzonej w kulturze i w języku, jest pani iberystką, a była pani też dyplomatką, czy jest pani dyplomatką również na drugą nóżkę, łączy pani te dwie rzeczy ze sobą i dzięki temu też właśnie te wszystkie rozmowy o tej matce, o tych świnkach i prosiaczkach i tak dalej w programie wyszły. Mnie interesuje, na jakim etapie wchodzi się na poziom właśnie tego poczucia, że ja jestem już tak głęboko w tym zanurzona, że to jest niejako moje. No się zawsze będzie obce, no bo to jednak granica jeszcze zawsze jest. Ale mówi się o tym, że tym momentem jest myślenie w danym języku, czyli już nie myślę po polsku, tylko będąc w Hiszpanii, myślę po hiszpańsku. Czy pani tak to odbiera? Nie odbieram tego tak. Zresztą, wie pan, nie ma pełnej nigdy dwujęzyczności. Zawsze jeden język dominuje. I zawsze wszyscy językoznawcy, którzy się tym zjawiskiem zajmują, cytują jedną sytuację, powołują się na jedną sytuację, która ma być dowodem i de facto pewnie jest, na to, że jakiś język dominuje i to jest ten język ojczysty, który mamy przyswojony jako pierwszy. Sytuacja wybudzania z narkozy. I pierwsze słowa, jakie człowiek powie, powie w języku dominującym. Ja tego sama doświadczyłam, bo kiedyś krojono mnie w Hiszpanii i przy jakiejś okazji, nie groźnie, ale krojono, uśpiono całkowicie i kiedy mnie wybudzano z narkozy, zobaczyłam twarz lekarza i powiedziałam: dzień dobry, panie doktorze, czystą polszczyzną. Oczywiście spojrzał na mnie jak na ciężką idiotę, ale powtórzyłam to dopiero po chwili, już po hiszpańsku, i było w porządku. Zawsze ta pierwsza reakcja jest istotna, więc to myślenie w różnych językach, być może, jeżeli ktoś jest w kilku językach naraz wychowywany, tak jak była królowa Hiszpanii, emerytowana królowa Hiszpanii, królowa Zofia, która jest Greczynką, ale cały czas była wychowywana po grecku, po angielsku, po francusku i potem bardzo szybko, wychodząc za emerytowanego króla Juana Carlosa I, natychmiast przeszła też na hiszpański. I kiedyś pytana właśnie o znajomość języków, mówiła, że ona po grecku się modli, po angielsku myśli, ona jest absolutnie dwujęzyczna, bo była od urodzenia wychowana w tych dwóch językach. Po francusku, nie pamiętam już co, czy słucha, jest wybitną melomanką, naprawdę, to wszystkie kapelusze z głów, bo to jest kobieta tak nieprawdopodobnie wrażliwa na muzykę, że ho, ho, ho. Zresztą zawsze przyjeżdżała na finał konkursu chopinowskiego, zawsze. I zawsze przyjeżdżała na tyle wcześnie, żeby jeszcze podsłuchać coś tam, żeby się zapoznać z finalistami, z laureatami. No, przeżywała konkursy chopinowskie ogromnie. W każdym razie, śmieje się po hiszpańsku. Czyli ona ma to podzielone, ale dlatego, że co najmniej trzech języków uczyła się równolegle z własnym ojczystym. Natomiast to nie jest przypadek osoby takiej jak ja, których jest bardzo wiele, które zaczynają późno już uczyć się kolejnego języka czy kolejnych języków i wtedy nawet przy osiągnięciu poziomu naprawdę bardzo dobrego nie ma mowy o tym, że ja się nagle przestawiam i tu zaczynam myśleć po hiszpańsku. Zresztą tak między nami, czy pan bierze kiedykolwiek pod uwagę to, w jakim języku pan myśli?
Ja nigdy na to nie zwracam. Nie myślałem o tym. No właśnie. Więc to zwykle są takie górnolotne teorie, które być może nie mają żadnego oparcia w rzeczywistości. Ja w życiu nie zastanawiałem się, w jakim języku ja myślę, siedząc w Hiszpanii. Pewne rzeczy są czasami jednak nieprzekładalne. Ja pamiętam taką anegdotę, już kiedyś w Brzmieniu Świata opowiadałem o tym, jak było jakieś spotkanie pomiędzy biznesmenem polskim i japońskim. Był tłumacz. Mhm. Japończyk sprawia wrażenie takiego bardzo nieugiętego i twardą pozycję zajmował. I polski biznesmen chciał dać mu znać, żeby może już odpuścił. Mhm. I poprosił tłumacza, żeby przetłumaczył ten tłumacz Japończykowi. Proszę powiedzieć temu panu, żeby nie był taki Teraz niedawno jakiś Anglik chyba wspominał o tym, że nie rozumie, o co chodzi, że Polacy jak odliczają coś do startu, to nie mówią tylko 3, 2, 1 start, tylko mówią 3, 4. To jest przecież nieprzekładalne w żaden sposób. Oczywiście. Ten niuans, który się za tym kryje. Oczywiście, to jest, wie pan, jest mnóstwo rzeczy nieprzekładalnych, bo są całe warstwy kultury, które są właściwe danemu językowi. Kultura i język są ze sobą tak sprzężone, że się nie da oddzielić. Język jest nośnikiem kultury i kultura siedzi w tym języku po uszy, wobec czego są rzeczy wynikające na przykład z doświadczeń historycznych. No jak przetłumaczyć, prawda? Trzeba szukać podobnego zwrotu, wyszedł jak Zabłocki na mydle. No. O, na przykład. Mm. No i co? No, wyszedł jak Juan Carlos na mydle? Nie wiem, na winie, no prawda? Bez sensu. To nie będzie znaczyło nic. Wobec czego szukamy odpowiedniku. Ja pamiętam, kiedyś jakaś angielska powieść o górnikach została na polski przetłumaczona. Niech pan nie zabije, nie pamiętam, to było setki lat temu, nie pamiętam naprawdę. Ja ją czytałam młodym dziewczęciem będąc. Nie pamiętam autora, nie pamiętam tytułu. W każdym razie coś mnie potwornie raziło. A co mnie raziło? Raziło mnie to, że mówili owi górnicy brytyjscy śląską gwarą. No jakim prawem przenosimy rzeczywistość, prawda? To jest piekielnie ryzykowne. Jeżeli pan bierze pod uwagę przenoszenie rzeczywistości, no to wyjdzie panu knot absolutny. Podstawowym celem tłumaczenia co jest? Nie przetłumaczenie słowo po słowie jakiegoś tekstu, tylko wywołanie u czytelnika tłumaczenia takich samych emocji, jak u czytelnika oryginału. Trudne, oczywiście jak diabli, no ale są przykłady tłumaczeń takich jak Ulises Słomczyńskiego, który nie wiem, czy pan wie, ale Maciej Słomczyński przez wiele lat za komuny dorabiał na to, żeby móc tłumaczyć spokojnie Joyce'a, bo on przetłumaczył nie tylko Ulisesa, dorabiał jako autor kryminałów, występował pod pseudonimem Joe Alex. I to były te popularne kryminały, które się w tysiącach, dziesiątkach tysięcy egzemplarzy sprzedawały. Natomiast on długimi latami pracował nad tym tłumaczeniem. Tłumaczenie jest genialne. Oczywiście w tej chwili już to przebrzmiało, Ulises nie jest modny, kiedyś się latało z Ulisesem, za mojej młodości z Ulisesem pod pachą i to zwróconym grzbietem do publiczności, żeby człowiek wyglądał na intelektualistę, no bo był snobizm intelektualny, jedyny gatunek snobizmu, jaki jest do zaakceptowania, no ale tak czy inaczej jest to przykład tłumaczenia genialnego. Pojawiło się tłumaczenie nowe Don Quixota i ma swoich wielu zwolenników i swoich przeciwników. Ludzi, którzy pamiętają tłumaczenie oryginalne i to pamiętają dobrze, bo im się na przykład książka wtedy bardzo spodobała, nie wiem, czy będą w stanie przejść na tłumaczenie nowe. Natomiast młodzi, którzy zaczynają od tłumaczenia nowego, kupią to, bo to jest po prostu bardzo dobre tłumaczenie, ale jest inne, obala kanon. 7 lat temu, kiedy obejmowała pani placówkę w Madrycie, wcześniej niezbędne było przekazanie listów uwierzytelniających. Mm-hmm. Przyjął je Filip VI, czyli obecny król. Tak. Krótko może na początek, co to są te listy uwierzytelniające? Do czego to jest potrzebne? To jest pewien rytuał, który musi być wypełniony, czy jednak to ma jakieś praktyczne znaczenie? No jest to z jednej strony rytuał, wynikający kiedyś z konieczności, bo jeżeli przybywał jakiś poseł, nie było zdjęć, nie było poczty, która by w danym momencie o czymś informowała, bo listy szły. Władze danego kraju musiały wiedzieć, że mają do czynienia z prawdziwym posłem. A nie z oszustem, który się podaje. A nie z oszustem, który się podszywa. Wobec tego tylko ten prawdziwy był w posiadaniu listów uwierzytelniających, które go sytuowały w określonym miejscu hierarchii swojego kraju. Czyli on jest przedstawicielem
swojego króla, prawda? I tę tradycję utrzymano. Zresztą wręczanie listów uwierzytelniających to jest przepiękna ceremonia, która w Hiszpanii jest ceremonią z zachowanym XVIII-wiecznym protokołem. Była pani szkolona na tę okoliczność wcześniej, żeby wiedzieć dokładnie, jak to wygląda? To jest konieczne. Dostaje się książeczkę z protokołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii, w której jest dokładnie opisane absolutnie wszystko. Gdzie, co, jak, ile czasu, co wolno, czego nie wolno, czego się nie rekomenduje. No, nie ma zakazu. Wiadomo, że ja nie mogę stanąć przed królem z listami i powiedzieć, ach, wasza wysokość, tak, tutaj przyjeżdżam, przynoszę tu tutaj... Tu matce. Nie, to są ustalone formuły, których się używa w takich sytuacjach. I to jest wszystko w książeczce. Oczywiście no, jest napięcie, bo to jest ceremoniał tak długi i tak rozbudowany, że człowiek no, ma tremę, nie ma zmiłuj, ma się tremę potężną. No ale znowu jest to tak przyjemne, że to jest wspomnienie, które nikogo, kto został w ten sposób w Hiszpanii przedstawiany królowi, nie opuści nigdy. W sieci można obejrzeć krótki film, na którym widać, jak pani się spotyka właśnie z królem. Wręcza pani listy uwierzytelniające. Potem następuje z pani strony prezentacja, jak rozumiem, najważniejszych osób w placówce polskiej, czyli... Orszaku. To jest orszak. Ta nomenklatura tak, no, dworska jest. To jest ta stara dworska nomenklatura, którą... Przecież to jest monarchia. Hiszpania jest monarchią. Ale Polska już nie. Myśmy kwestię monarchii załatwili cudzymi rękami parę wieków wcześniej, prawda? Ale Hiszpania nadal jest monarchią i my przybywający tam musimy się do tego dostosować. Zresztą to imponuje, nie ukrywam, że to imponuje. To o monarchii za chwilkę, ale ja jeszcze chciałbym wrócić do tego ceremoniału. No więc jest król, jest pani, są ukłony, prezentacja, tak. Blicht, wszyscy tam stoją na baczność, król też odpowiednio ordery tam zwisają z piersi jednej tak, i drugiej. Tak, bardzo piękne zresztą. Po czym jest uścisk dłoni, przekazanie tych listów uwierzytelniających i król zaprasza panią gdzieś na bocznego pokoju tak. jakiegoś salonu. I jeszcze tuż przed wejściem na filmie widać, że prezentuje król pani, jakąś osobę, jakiś człowiek w surducie, zakładam, że jakiś Hiszpan, który się wita uściskiem dłoni, po czym następuje, i to jest dla mnie hit, następuje pocałunek w oba policzki. Tak. I nagle ta pompa jakoś znika. To znaczy nagle, no się wcześniej był król, właśnie to wszyscy na baczność i tak dalej, nagle dwa pocałunki. Jak to wszystko łączyć? Czy to się mieści w protokole? Czy to jest kwestia hiszpańskiego podejścia do znajomości? Mieści się właśnie hiszpańska konwencja. Taka jest, no bo król jest nowoczesnym królem. To jest bardzo wykształcony człowiek, to jest człowiek, który żyje w określonych realiach. Oczywiście on został wychowany na króla, to nie ma zmiłuj. On nigdy nie mieszkał w bloku, on nigdy nie robił sam zakupów, chociaż był porządnie przeczołgany jako dziecko i młody człowiek, bo on kończył wszystkie możliwe akademie militarne, on był przez długi czas oddzielony od rodziców, bo rodzice byli na emigracji i mieszkali w Portugalii, natomiast on został ściągnięty przez samego Franco po to, żeby odbył wszelkie nauki w Hiszpanii. No więc też poznał życie od trochę innej strony niż Pałac Królewski. Natomiast niewątpliwie protokół jest zachowany, ale Hiszpanie się tak witają. Akurat to był minister spraw zagranicznych, którego znałam wcześniej, z którym łączyły mnie dobre relacje. Wobec tego naturalną rzeczy koleją zostało to powitanie takie normalne dla wszystkich Hiszpanów wykonane. Do króla bym się nie odważyła za żadne karmelki. Natomiast do ministra, którego widziałam 15 tysięcy razy wcześniej przy rozmaitych okazjach, jak najbardziej. I to zostało całkowicie normalnie potraktowane. Ja nie złamałam protokołu, ani on nie złamał. Broń Boże. W jakiej kondycji jest monarchia hiszpańska? Tutaj pytam przede wszystkim o kontekst nastrojów społecznych, mniej o politykę, no bo trzeba przypomnieć, że w 2014 roku abdykował król Juan Carlos i wtedy Hiszpanie wydawali się dosyć wyraźnie negatywnie nastawieni do samego króla oraz w ogóle do monarchii. Potem przyszedł król obecny, ten, o którym mówiliśmy przed chwilą, i wydawało się, że coś się jednak zmieniło, to znaczy in plus, i Hiszpanie może jakoś inaczej spojrzeli na to, jak ta monarchia wygląda. 10 lat minęło od tej zmiany. W jakim punkcie jesteśmy? W jakiej kondycji jest monarchia? W kondycji niezłej, dlatego że powiedziałabym, w Hiszpanii zawsze monarchia miała swoich zwolenników i byli republikanie też zawsze. No, lewica jest republikańska, ale
lewica całkiem nieźle zawsze współpracowała, wszystkie lewicowe rządy hiszpańskie na czele z demokratycznym, pierwszym lewicowym demokratycznym rządem Hiszpanii Felipe Gonzalesa. Proszę pamiętać, że monarchia jest czynnikiem scalającym. To jest coś, co powiedzmy dla wielu Hiszpanów stanowi o jedności kraju. Tym bardziej, że Hiszpania jest pewnym patchworkiem, to znaczy jest zlepkiem różnych elementów, nie jest monolitem. Tak zawsze było. Tradycja hiszpańska to jest tradycja bardziej regionów niż jednolitego kraju. Bardzo wielu Hiszpanów myśli o sobie najpierw jako o, nie wiem, Aragończyku niż o Hiszpanie. No, Niemcy mają te koncepcje Heimatu i Vaterlandu, prawda? Której my nie mamy, my mówimy o małych ojczyznach. W Hiszpanii przywiązanie do małych ojczyzn jest rzeczą bardzo wyraźną, bardzo wyraźną. Zresztą muszę pan powiedzieć, że to jest też kolejna cecha u Hiszpanów, którą mam nadzieję osiągniemy z czasem, bo to zaczyna być u nas też popularne, a mianowicie każdy Hiszpan ma swoje pueblo. To może być maluteńka mieścina, gdzie jest 50 mieszkańców, ale zawsze będzie do tego pueblo jeździł, będzie dumny z tego, że stamtąd jest, będzie twierdził, że tam jest najlepsza szynka, najlepsze wino i najlepsze sery i wszystko jest najlepsze, a w ogóle odpusty, panie kochany, to jest najlepsza rzecz na świecie. U nas nie, u nas wszyscy chcą być strasznie z Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska, Warszawy, Katowic, byle nie ze wsi. Nie jesteśmy dumni z miejsca swojego pochodzenia. To jest też kwestia właśnie oderwania od tych heimatów, od tych małych ojczyzn. Hiszpanie są do nich bardzo przywiązani. Może dlatego, że przez długie wieki nie było w Hiszpanii silnej władzy centralnej, więc przejmowały kontrolę nad tym, co się działo w kraju, władze regionalne. To znaczy król był słaby w takim razie? W ogóle nie było takiego systemu silnej władzy centralnej. Dopiero taką silną, silniejszą władzę centralną wprowadzono, powiedziałabym, w epoce burbońskiej. XVIII wiek to też nie było letko, za przeproszeniem. Na przykład przy tak rozbudowanej tożsamości regionalnej niech pan spróbuje ludzi nauczyć, o to się potykali pierwsi Bourbonowie hiszpańscy, mianowicie o ujednolicenie systemu miar i wag. Bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy pierwszy Bourbon zasiadł na tronie hiszpańskim, Filip V notabene, zorientowali się jego ministrowie, że w Hiszpanii jest ponad 3000, są ponad 3000 jednostek miar i wag. No niech pan to pogodzi. To jest taka mozolna praca u podstaw, jednolicenie, scalanie, jednoczenie, trudna. Czy się do końca udała? Nie wiem, ale też Hiszpanie są dumni z tej swojej różnorodności. To jest fajne. I król jest tutaj twarzą właśnie tego połączenia, tej korony hiszpańskiej, Hiszpanii jako takiej. Tak. Ludzie, którzy nie są przywiązani do monarchii, mówią, że to jest, czasami się słyszy, że to prawda nacjonalizm kastylijski, czyli nacjonalizm madrycki, jak pan woli. No ale oczywiście jeszcze się nie urodził, kto by wszystkim dogodził. Faktem jest, że nowy król, czy nowy ten od 10 lat, który rządzi, tak, on jednak wprowadził jakieś zmiany, bo była krytyka wobec Juana Carlosa I, który no, lekką ręką pieniędzmi dysponował, majątek zgromadził duży, no, nie przejmował się za bardzo, ile coś już kosztuje, tylko kupował jak miał ochotę. Jego syn ma, zdaje się, inne podejście, to znaczy obniżył te wydatki, bardzo zwrócił uwagę na pewną przejrzystość, transparentność wydatków dworskich. To też jakoś kupił w ten sposób ludzi, rozumiem. To na pewno podziałało odświeżająco, dlatego że wie pan, za czasów Juana Carlosa monarcha nie miał obowiązku zdawania relacji nikomu z prezentów otrzymywanych. W tej chwili monarchowie hiszpańscy obecni bardzo tego przestrzegają. I ukazuje się lista, jest publiczna, prezentów, jakie otrzymują wszędzie. I te prezenty oczywiście czasami mogą mieć wartość minimalną. Moje pudełko bombek przesłane choinkowe, w prezencie. Bombki choinkowe? Tak. No przecież to jest jeden z naszych super towarów. No dobrze, tak. Był pan w bombkarni? Chyba byłem kiedyś, tak. No, polecam. To jest sklep, do którego chodzę bez karty kredytowej i bez portmonetki, bo stamtąd człowiek wychodzi albo zbankrutowany kompletnie, albo płacząc, więc wolę płakać, zachowując całość finansów. Nie, no jest to tak, żarty na bok. Jest to bajka. Jest to bajka, bombkowa bajka, ale to też się ukazało oficjalnie. To nieszczęsne pudełko bombek było na liście prezentów. Co dostał i od kogo dostał? A wartość jest jakoś ujęta w tym wszystkim? Nie. Jest po prostu przedstawiona lista prezentów. Ale wiadomo, że nikt przytomny nie umieści tam jakiegoś ręcznie robionego Rolls Royce'a. Bo król tego nie przyjmie. Nauczony doświadczeniem ojca, którego postępowanie
zostało bardzo mocno społecznie skrytykowane. Ale jednocześnie Hiszpanie doceniają rolę, jaką pełnił Juan Carlos w tych pierwszych latach demokracji i kiedy Hiszpanii groził pucz wojskowy. Zachował się wtedy nienagannie. Pucz został całkowicie ucięty. Więc wie pan, możliwość wojny domowej istniała. I to, że on tej wojnie domowej w dużej mierze zapobiegł, no jest czymś, co stawia go w rzędzie postaci historycznych dużej klasy. Bohater, ale też postać negatywna, no bo abdykował jednak w atmosferze pewnej niesławy. Niesławy tak, no bo skończyła się tolerancja społeczna. Przez długie lata o rodzinie królewskiej mówiło się tylko dobrze. Prasa, media zaczęły komentować zachowania, niektóre zachowania króla, które nie zyskały aprobaty społecznej. Według mnie rola króla hiszpańskiego jest bardzo duża. Jest bardzo duża. To jest właśnie ten czynnik łączący państwo. Dla bardzo wielu osób jest symbolem jedności Hiszpanii. Na czym polega misja Akademii Dyplomatycznej? Tak ogólnie na razie zapytam, ale teraz przejdę do szczegółów. To znaczy, domyślam się, że chodzi o kwestię poznania polskiej racji stanu, jak wygląda protokół dyplomatyczny, to wszystkie technikalia, które stoją za tą pracą na różnych poziomach, ale są też te umiejętności miękkie i patenty, żeby się pojawić w hiszpańskim programie rozrywkowym i tam rozmawiać, stawiać do pionu prowadzącego. Jakiego rodzaju ludzie tutaj przychodzą i jak oni patrzą na to? To znaczy, czy jest jakiś tutaj wspólny mianownik, jeżeli chodzi o tych potencjalnych adeptów dyplomacji i czego oni się uczą, z jaką wiedzą wychodzą stąd do placówek polskich dyplomatycznych w różnych miejscach na świecie? Muszę pan powiedzieć, że wspólnym mianownikiem jest wiara w to, że reprezentowanie kraju jest czymś zaszczytnym, naprawdę. Naprawdę? No, tak. To powoduje ludźmi? Też. Że misje przychodzą tutaj pełnią... czasami ludzie, którzy mają za sobą sporo lat pracy w korpo. I nagle okazuje się, że ten cały sztafaż pieniężno-kieratowy przestaje wystarczać. Że bycie dyplomatą to znaczy posiadanie zawodu bardzo prestiżowego. Zawodu, który wielu imponuje. No prestiż jest. Jest w dalszym ciągu. To jest elita. Dyplomaci stanowią elitę. Ma się też fajne tablice rejestracyjne, które pozwalają na więcej. Ale ich w kraju nie używamy. To prawda. W kraju ich nie używamy. Przecież w kraju my jesteśmy dyplomatami. Nikt przytomny nie zwróci się do mnie per excelencjo, bo ja jestem excelencją poza granicami kraju. Tam, gdzie kraj reprezentuje, prawda? Natomiast tutaj jestem po prostu osobą, która pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, konkretnie w Akademii. Więc ta wiara w misję, w misyjność, wiara we własną sprawczość, to jest bardzo cenne. Oczywiście to trzeba korygować, trzeba z piedestału wszystkich naszych aplikantów ściągać, dlatego że wiadomo, że najpierw człowiek jest uczniem, potem jest czeladnikiem i to są lata. Czego uczymy? Uczymy tego, że jeżeli reprezentujemy kraj, musimy mieć świadomość tego cały czas. To, co mówiłam na początku, że nie przestajemy być dyplomatami, dyplomatą reprezentującym kraj, jest się przez 24 godziny na dobę. Musimy mieć świadomość, że nie mamy prawa nie lubić własnego kraju. A nie jest to, wbrew pozorom, rzecz rzadka wśród Polaków. Jeżeli pan zacznie rozmawiać z przeciętnym Polakiem, bardzo często będzie pan słyszał, no tak, no tam, no pięknie, pogoda cudna, tutaj cholera jasna, a tutaj masz na przykład wiosnę, której nie uświadczysz w bardzo wielu krajach, a wiosna polska jest przepiękna. No przecież no, w tym kraju to się nic nie da cholera jasna załatwić. No jedziesz tam i bzdura, każdy ma swoją biurokrację. I parę innych jeszcze drobiazgów. My musimy się sami zacząć uczyć, jak naprawdę lubić. Ja nie używam patetycznego słowa kochać. Jak bardzo lubić własny kraj. A są tutaj takie zajęcia z lubienia własnego kraju? Jakoś państwo przekonują, że ten kraj jest warty tego, żeby się poświęcić? Oczywiście. Ja zawsze się śmieję, że przeciętny kandydat na dyplomatę jest w stanie mi natychmiast wyrecytować przepis na dobre sushi, natomiast za żadną cenę nie jestem w stanie z niego wydobyć, skąd są kartacze. Hiszpan dawniej, jak wyjeżdżał za granicę na wycieczkę, to wyjeżdżał z szynką niesioną na ramieniu, z tą nogą potworną, z całym udem świńskim niesionym na ramieniu, bo on nie mógł wytrzymać bez swojej kuchni. Nigdzie nie ma takiej dobrej kuchni jak w Hiszpanii. Czy my tak podchodzimy do sprawy? Nie.
Mimo że kuchnia polska, oczywiście my mamy ją mocno zglajszachtowaną przez okres powojenny, natomiast kuchnia polska była kuchnią i jest była kuchnią wybitną, jedną z najlepszych, bo przecież jesteśmy kuchnią metysarzu kulturowego. Wszelkie granice, jakie były, jakie istniały, spowodowały, że my na przykład i wszelkie kontakty handlowe, że my na przykład mamy bardzo bogaty zestaw przypraw w Polsce. Jest mnóstwo krajów, które w przyprawy są biedne. My natomiast mamy bogactwo przypraw. Który kraj ma tyle zup? Ryby? Owszem, po wojnie jakiś morszczuk zamrożony, upiorny, to było coś, co gościło na naszych stołach. Ale no, to się też zmieniło. Zaczynamy doceniać sandacze, zaczynamy doceniać liny. Ja już nie mówię o karpiu, który dla bardzo wielu jest rybą wyłącznie bożonarodzeniową, ale kiedyś karpia nie podawano na stołach szlacheckich i na stołach bogatych mieszczan. To były właśnie sandacze na przykład. I rozmaite inne ryby. Zresztą nasze spotkanie nie ma charakteru ichtiologicznego, wręcz przeciwnie. Zajmiemy się zupełnie innymi dziedzinami. Natomiast chodzi o to, że po prostu znajomość własnej kuchni, znajomość własnych tradycji, to jest coś, co cechuje bardzo wiele narodów. My się tego w dalszym ciągu uczymy. To jest trudne, ale wie pan, jak dostały się w moje ręce książki kucharskie sprzed wieków, polskie, i na przykład jest tam mnóstwo potraw z karczochów. Dzisiaj karczoch to jest delikates, który się kupuje w bardzo niewielu sklepach za potworne pieniądze. Natomiast kiedyś to było i na stołach wcale nie magnackich. No oczywiście nie na stołach biednych chłopów, bez roli żadnej, bez żadnej ziemi, a na stołach ludzi, no powiedzmy, średnio uposażonych. To było. Wie pan, no my się zachwycamy oregano, tymiankiem, no mamy macierzankę, mamy lebiotkę, przecież to jest dokładnie to. Ale wolimy, jak się nazywa oregano. Więc tu trochę zainteresowania tym, co mamy, a mamy naprawdę dużo. Mamy naprawdę dużo. Ale ma pani takie poczucie, że ci adepci dyplomacji młodzi, może niekoniecznie wiekiem, ale to też stażem przede wszystkim, oni łapią tego bakterię, nagle otwiera im się to trzecie oko i patrzą, o kurczę, czy, o tak. Matko, rzeczywiście to jest tak, ta Polska taka wspaniała? Trochę tak, bo oni nie patrzyli w ten sposób. Oczywiście odpadają i to w przedbiegach na egzaminach, bo to są egzaminy naprawdę mocno selekcjonujące kandydatów. Odpadają ci, którzy uważają, że dyplomacja to jest zawód, w którym się podróżuje za darmo, wręcz przeciwnie, ktoś komuś za coś płaci. No bo co pani by chciała robić? No wyjechać za granicę. Jeżeli ja słyszę taką odpowiedź przy egzaminach wstępnych, to ja już wiem, że nie za bardzo mamy o czym rozmawiać. Prawda? Bo jeżeli ludzie opowiadają mi o swojej fascynacji stosunkami międzynarodowymi i relacjami między państwami, cytując przykłady tego, co ich zaskoczyło, czy zadziwiło, czy postaci, które ich zafascynowały, cudownie, mamy kandydatów. Natomiast wyjechać za granicę, no przepraszam, jest trochę biur podróży, z którymi się to robi bardzo sprawnie i nie ma najmniejszego problemu. Dużo chętnych? Dużo. Dlatego, że prestiż jest duży, czy pieniądze są duże, czy nie wiem, po prostu ludzie szukają jakichś nowych ścieżek życiowych? Na pewno szuka się nowych ścieżek. Na pewno jest bardzo duży prestiż. Pieniądze, być może ktoś sobie wyobraża, one są duże, one nie są duże. Powiedzmy, no, wleczemy się w ogonie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o płace, no ale wszystko po kolei. Wszystko po kolei. To nie jest tak, że polski dyplomata mrze z głodu gdzieś za granicą i marzy o kupieniu sobie bułki z masłem. Nie przesadzajmy. To są dochody, które nie pozwalają na kupienie 4 fabryk i 5 domów mieszkalnych wolnostojących, ale niewątpliwie pozwalają na spokojny żywot. Ale w zamian za to się oddaje trochę swojej wolności, prawda? Bo jak się jest na placówce, to raz mogę być, nie wiem, w Kenii, potem jadę do Norwegii, jeszcze za chwilkę się pojawię w Argentynie, a akurat mi los rzuci, albo mnie tyle los, co MSZ. MSZ, to znaczy, wie pan, no, ja nie wierzę w dyplomatę uniwersalnego, który będzie równie dobry w Kenii, w Norwegii i w Argentynie. Ale są tacy, prawda? Którzy jeżdżą z placówki na placówkę, dosyć radykalnie zmieniając strefy klimatyczne, geograficzne i kontynenty. Bardzo, coraz mniej jest takich osób. Wie pan, jednak jest specjalizacja przede wszystkim językowa. Wymagamy jak na razie, i przypuszczam, że to się zmieni, znajomości 2 języków bardzo dobrej. Angielski musi być językiem, który kandydat zna bardzo dobrze. No jest to w końcu nasza w tej chwili lingua franca. Aczkolwiek też nie przesadzajmy. Są kraje, w których po angielsku pan nie pogada.
i trzeba znać język miejscowy. Francuzi będą obrażeni, jeżeli pan będzie im serwował angielski, prawda? Hiszpanie czy cała Ameryka Łacińska nie chce rozmawiać po angielsku, bo go nie zna. No po prostu. To jest i niechęć, i nieumiejętność. No nie jest to aż tak rozpowszechnione. Natomiast zawsze jest dobrze widziana znajomość języka kraju przyjmującego. Nawet bardzo dobrze. I można osiągnąć parę sukcesów dzięki temu. A na Kubie było trudniej czy łatwiej niż w Hiszpanii? Pod jakim względem? A, no w sumie racja. Tej misji, o której rozmawialiśmy, to znaczy promocji Polski i tworzenia tego pomostu pomiędzy jednym krajem a drugim. Pod tym względem do pewnego stopnia łatwiej. Bo proszę pamiętać, że my mamy tradycję z czasów ustroju niedawnego. Mamy tradycję działa? Współpracy. Tak. Proszę pamiętać, że w tej chwili na czele państwa stoją ci, którzy nie zawsze przyznają się do tego, ale jest to cała armia, około 40 tysięcy ludzi, którzy studiowali w Polsce. Zdarzyło mi się spotkać paru takich eks-studentów, którzy pokazywali mi zdjęcie z początku lat 60., proszę sobie wyobrazić, jakiegoś domu w Łodzi, czy ten dom istnieje jeszcze, jakieś czarno-białe, wymiętoszone zdjęcie, czy ten dom istnieje. Mówię, tak, oczywiście istnieje. No cóż miałam powiedzieć, że nie wiem, nie mogę rozczarowywać, prawda? Ale przede wszystkim, my mamy bardzo bogatą tradycję tam współpracy konserwatorskiej. Polska zawsze była punktem odniesienia, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, jeżeli chodzi o odbudowę, prawda? Szczególnie Warszawa. I bardzo nasi konserwatorzy pomagali w odbudowie starej Hawany. Zresztą profesor Lorenz ma swoją tablicę pamiątkową na jednym z budynków, na jednym z pierwszych budynków. Zresztą muszę wam powiedzieć, że nie żyje już niestety oficjalny historyk miasta Hawany, profesor Eusebio Leal Spengler, dzięki któremu przeżyłam ogromne wzruszenie, dlatego że weszłam do Pałacu Kapitanów Generalnych, jednego z pierwszych odbudowanych zabytków starej Hawany. Zabytku niesłychanie ciekawego, przed którym zresztą bruk jest drewniany, proszę sobie wyobrazić, po to, żeby mieszkańców nie budziły koła powozów stukające o kamienie. Więc bruk jest drewniany, ale jest przepiękne patio. Wchodzi się na to zarośnięte zielenią tropikalną patio. I zauważyłam pewien dysonans, bo gdzieś tam wystawał jakiś paskudny kamień ze ściany. Ściany nieotynkowanej, ceglanej i tak paskudne to było. Podeszłam, okazało się, że to cegła z ruin Zamku Królewskiego w Warszawie, przywieziona właśnie przez tego profesora Eusebio Leala Spenglera. I ona jest w Hawanie? Jest w Hawanie, została wmurowana i oczywiście z odpowiednim podpisem. Więc ta współpraca konserwatorska w dalszym ciągu trochę istnieje, mimo różnic politycznych, mimo pewnych blokad, ale troszeczkę istnieje. Myśmy się tam bardzo zasłużyli. Polska kultura była kulturą, która naprawdę tam była synonimem kultury zachodniej. Wajda jest ubóstwiany. Udało mi się trochę szantażem, trochę wybiegiem zorganizować przegląd filmów Wajdy, o który wszyscy prosili, ale łącznie z filmami, które przedtem nigdy nie były pokazywane, a mianowicie Człowiekiem z marmuru, Katyniem. To na Kubie to było? Tak, pokazałam. Bardzo mam ciekawa, jaka będzie reakcja. I reakcja przeszła moje najśmielsze oczekiwania, dlatego że poszłam zobaczyć Katyń. Weszłam na salę wtedy, kiedy już światła zgasły. Ja nie chciałam, żeby mnie widziano. Chciałam obserwować ludzi, jak reagują. No nie jest to największe dokonanie filmowe Wajdy, prawda? Temat niesłychanie polski, nieznany Kubańczykom. Oni przecież nie wiedzieli, że Związek Radziecki dokonał agresji 17 września 1939 roku na Polskę. Temat arcypolski i no, niewiele się tam dzieje takiego, co zmobilizowałoby publiczność do tego, żeby siedziała w fotelach. Kubańczycy zresztą, jeżeli im się jakiś film nudzi, to wychodzą na papierosa, wracają. To jest takie dość typowe. Nikt nie wyszedł nawet na 5 sekund. Są napisy końcowe i co? W napisach końcowych no już ludzie by się powinni podnieść. Nie, wszyscy siedzą. Skończyły się napisy końcowe i brawa rozległy się takie, to oglądało około 800 tysiąca osób, plus minus. Sala się trzęsła od braw, a ja ryczałam w tych ciemnościach jak pensjonarka z czystego wzruszenia.
bo to jest coś, czego się człowiek nie spodziewa. Oczywiście następnego dnia już film krążył po całej Kubie w pirackich kopiach, z czego doniosłam to życzliwie do ekipy Andrzeja Wajdy, który był tym zachwycony, no bo o to chodziło. Przecież o to chodziło, żeby to ruszyło w tłum. Więc myśmy przecież byli dla Kuby przykładem, jeżeli chodzi o plakaty. No, Polska Szkoła Plakatu, tak? Tak, tak. Taki plakat kubański, ten, który był, no w tej chwili no jest to nieobecne, nie ma ani książek, ani niczego, no, bieda jest straszliwa. Ale myśmy byli punktem odniesienia. Więc to jest kapitał. Powrót na scenę kubańską jest znacznie łatwiejszy niż budowa praktycznie od zera. To jest jakiś fundament, na którym można budować. Tak, w Hiszpanii jest to trudne. Razem z nami była iberystka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomatka, była ambasadorka Rzeczpospolitej Polskiej na Kubie oraz w Hiszpanii. W Hiszpanii również w konsulacie w Barcelonie. Generalnym Barcelonie. Tak jest. Tak. Marzena Adamczyk, bardzo pani dziękuję. I ja panu serdecznie dziękuję i wszystkich państwa, którzy zdecydowali się na wysłuchanie tej rozmowy. Pozdrawiam serdecznie. Porto a mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, però del perill. Porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps el record del que vam ser que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure que al final s'ha decidit si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. Segur que sí. Sempre
To był 199. odcinek Brzmienia Świata. Ta audycja istnieje dzięki finansowemu wsparciu słuchaczy i ich hojności. Zachęcam do dołączenia do grona patronów i patronek Brzmienia Świata na Patronite oraz do komentowania i lajkowania odcinków tam, gdzie ich zwykle słuchacie. Z góry dziękuję. Dziękuję też patronowi światoczułemu, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Paweł Drozd, czyli ja, mówi wam dobrego dnia. No tinc bons amics, tinc els germans que es trenquen el pit. Tinc els germanes que estaran fins la fi. Som quatre o cinc, però valen per mil. Jo sóc així, busca'm el diccionari, no estic definit. Cada cicatriu més dur i esculpit. Carretera i mantalla, seguir escrivint. Estem fora de la vora del riu, remant endins. Hem equipat la nostra barca per anar al confí. No tenim plans ni una ruta a seguir. Hem escollit fugir del ritme que ens estava podrint. Ara florint, arrencant les males herbes i regant el jardí. Renovant les energies i menjant-me el fruit de pell amarga. La polpa forma part de mi. L'escorça dura em resguarda de qualsevol perill. Sembla que avanci però mai arribo a tocar el menir. Potser m'encanto massa amb les pedretes del camí. He d'acceptar que pot passar quan no ho he escollit. Si el trencaclosques de l'autoestima esdevé en mil bocins. Barca de fusta amb les velles potes d'aquell balancí. La tarda s'allunya amb estrelles mortes que veuen la fila. Marques la lluna, balenes blanques ens volen seguir. La gana i l'engruna creen memòria on ressona el brunzit. No tinc bons amics, tinc els germans que es trenquen el pit. Tinc els germanes que estaran fins la fi. Som quatre o cinc però valen per mil. Jo sóc així, buscant el diccionari no estic definit. Cada cicatriu més dur i esculpit. Carretera i mantalla seguir escrivint. No tinc ni gana ni set, estic vivint de l'aire. Només per tu calladet, telepatia sàvia. No cal parlar si m'entens, la veu és secundària. Ritme entre cor i ment, estem sobrevolant la gàbia. Ja no m'espero res, caminaré donant la cara. Alliberant-me d'aquest pes, si m'elevo en cada pas. En cada decisió que he pres, tres de cinc farés d'espasa. Sóc un mamífer i un peix amb un pelatge d'escates. No dono res per fet, entre les mans s'escapa. No és per res concret si floreix com un arbre. Fora està plovent, però ressona un arpa. Del miceli neix bolet, l'energia es propaga. No donis diners, dona'm temps i ganes per crear i ser amb l'art tindrà mandales. Per ser un mateix pujant l'escala, conscient, present, atent, a fent és el mantra. Cada cicatriu més tu i esculpit. Carretera i mantalla, seguir escrivint.